Witam serdecznie. Zaczynamy 15 odcinek z Atomic Heart. Charles, co tu się stało? O co konkretnie pytacie? Kto zabił rządową komisję? Niestety Mołotow nie żyje. Możecie sobie to, jeżeli ktoś nie oglądał w poprzednim odcinku, zobaczyć. Kto zabił rządową komisję? Jak udało mi się przeżyć? Przykro mi, nie mogę pomóc. Straciliście nagle przytomność, jakby was ktoś uderzył w tył głowy. W tej samej chwili również ja przestałem działać. Co to był za potwór, ten z czerwonego polimeru? To był neuropolimerowy magazyn danych. Magazyn danych? Co on przechowuje, trupy? Szef mówił, że to był hołd zmarłemu. Co to ma wspólnego z danymi? O to trzeba będzie zapytać samego doktora Sechenowa. Ja mogę tylko powiedzieć, że profesor Zacharow zginął w ten sam sposób. Ale to pojebane. Naprawdę sądziłem, że polimer jest niegroźny. W sumie racja. Znajdźcie jak najszybciej Pietrowa i wróćcie do Czołomieja. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Charles... Dlaczego ten potwór, no wiesz, to czerwone polimerowe coś, magazyn danych, dlaczego wyglądał jak człowiek? To był pomysł doktora Sechenowa. Chciał, żeby mógł się sam poruszać. Po co magazyn danych miałby się sam poruszać? Nie obawiali się, że ucieknie i przepadnie ze wszystkimi informacjami? Nie ucieknie. Jest lojalny wobec doktora Sechenowa, tak jak baletnice bliźniaczki. Kiedy doktor puszcza go wolno, zawsze trzyma się blisko niego jak dodatkowy ochroniarz. Ochroniarz? Czyli może atakować ludzi? A jak myślicie, towarzyszu majorze? Dlaczego neuropolimer zdolny rozpuścić ludzkie ciało w ledwie kilka sekund miałby móc samodzielnie się poruszać? Ja cię nie mogę. Czyli ta galareta może po prostu się do kogoś podkraść i zabić go w mgnieniu oka, nie zostawiając ani śladu? Przypomina mi to pewną osobę, która zginęła w tajemniczych okolicznościach i bez świadków. Poślizgnęła się i wpadła do gadzi. O, skwary. Tak, samo się nasuwa. Okej, czekajcie, ludzka. Zobaczmy mapę. Ja pierdziela. Ej, tu jest tego naprawdę dużo. Czekajcie, tu mamy poligon pierwszy. Jak tam, kurczę, się udać i ten poligon zaliczyć? Poligon pierwszy, tu mamy poligon szósty. Poligon dziewiąty. Dziesiąty, ósmy. Drugi. Jedenasty. A gdzie jest reszta? O kuźwa, dwunasty. Ta mapa jest ogromna, cholera. To jest jakiś tytan. Ja pierdzielę. Ej, Charles. Czyli kiedy doktor Sechenov wysyła swoje bliźniaki na misję z, powiedzmy, Stockhausenem, pilnuje go ten czerwony potwór? To miałoby sens. Skoro w zakładzie roi się od morderczych robotów, towarzysz Stockhausen nie może samodzielnie dotrzeć do celu, a Sechenov nigdy nie zostaje sam. Czemu? Jest bohaterem Związku Radzieckiego, wszyscy go kochają. Dlaczego ktoś miałby na niego nastawać? No właśnie, dlaczego, towarzyszu majorze? Myślisz, że na Kremlu są osoby zazdrosne o niego? Które chciałyby się go pozbyć? Raczej pragną pełni władzy nad kolektywem. Jeśli władasz całym światem, trudno się dziwić, że inni pragną twojego tronu. Bardzo wpływowi inni. Nie ma lepszego kandydata na pierwszego sekretarza kolektywu niż doktor Sechenov. Pierwszy sekretarz? Sądzicie, że to właśnie nim zostanie? Oczywiście. A kim innym? Mam nadzieję, że macie rację. Dobra, postaramy się teraz tutaj kilka tych zabójstw zrobić. To jest ta cholerna kamera. Byłem, nie wiem czy pamiętacie, więc nie będę się drugi raz rozglądał. Charles, jak ten kutas Pietrow mógł wysyłać wiadomości na zachód?
Zakład jest odizolowany. Gdyby Pietrow mógł cokolwiek przesłać bezpośrednio komuś innemu, już by to zrobił. Dlatego usiłuje się włamać do centrali sterowania kolektywem. Masz na myśli tę jebitną kulę na niebie? Czyli Pietrow jest gdzieś w pobliżu? Tak sądzę. Protokół awaryjny zablokował większość komunikacji między zakładem 3826 a światem zewnętrznym. Tej blokady nie da się obejść. Potrzebna byłaby cała Akademia Naukowa, taka jak Akademia Konsekwencji. Więc co on chce osiągnąć? Jak z pewnością zauważyliście, jest tylko jeden kanał komunikacyjny połączony ze światem zewnętrznym, który nie podlega protokołowi awaryjnemu. Tajna linia rządowa. W rzeczy samej. Tego kanału dr Sechenov używa do rozmów z Kremlem. Nikt inny nie ma do niego dostępu. No... Nikt poza babcią Ziną. To co Pietrow usiłuje zrobić? Moim zdaniem chce sklonować centralę poprzez podszycie się pod doktora Sechenova. A to sukinkot. Pozbieramy to. Chyba, że się nie da. Mamy drugi samochód w razie W, jakby się ten zepsuł. Chcę wbić się na achievement sobie. Musimy jeszcze tam kilku tych robotów rozjechać. Bo nie wiem, czy liczy nam, jak załatwimy tego samego, nie? Alarmu wroga stwierdzam, że macie przerąbany. Dobra, wsiadamy, spierdzielamy stąd. To znaczy, powiem wam, że tutaj jeszcze gdzieś na mapie, tutaj ludziska gdzieś w tym miejscu właśnie. Powinna być gadająca krowa. Trzy gadające zwierzaki, taki achievement. Po polsku ten achievement nie wiem, jak się nazywa, natomiast pierwsza to będzie drugi i tu będzie trzeci zwierzak. Tylko tak, tutaj musimy udać się w to miejsce, więc najlepiej będzie, jak ja sobie objadę tam dookoła, chyba że przejdziemy tutaj przez ten most. Albo przepłyniemy. A tu jest jeszcze jakiś poligon 6. Co to kurczę jest w ogóle? Ten poligon 6. Szkoda, że tego nie mogę sobie zaznaczyć. Może nie będę na razie jechał. Wysiądźmy z auta. Zobaczę ten poligon. Nie wiem, czy ktoś ściga. No prawie jesteśmy. Gdzie ten poligon jest? Czy Pietrow naprawdę mógłby oszukać centralę? Nie zaprogramowali jej debile, prawda? Musieli wprowadzić jakieś zabezpieczenia. Pietrow to utalentowany inżynier i programista. Nie bez powodu pracuje w... O kurde. 3826. To on zoptymalizował protokoły przesyłu danych cyfrowych, programista robot oraz robot. Czyli sposób funkcjonowania centrali ma w małym palcu? To znaczy, że Pietrow naprawdę mógłby ją oszukać? To dlaczego dr Sechenov zawierzył te protokoły jednej osobie? To tylko chwilowe. Po uruchomieniu kolektywu 2.0 kanały komunikacji cyfrowej staną się bezużyteczne i zbędne. Wszystko będzie przesyłane drogą emisji fal neuropolimerowych. Kod binarny trafi na śmietnik historii. Razem z programistami. Nic dziwnego, że Pietrow tak się wkurzył. Chce wszystko rozpieprzyć, póki może. Tak, z grubsza. Chociaż podejrzewam, że Pietrowem kierują inne motywy. Jest zdrajcą macierzy. W dupie mam jego motywy. Ile mamy czasu na powstrzymanie go? Włamanie się do centrali kolektywu jest bardzo trudne. Nawet z właściwym sprzętem komunikacyjnym Pietrow będzie potrzebował na to dużo czasu. A gdzie znajdzie taki sprzęt poza centrum naukowym? Tylko na pokładzie latającego kompleksu czołowi. I nigdzie indziej? Świetnie. Pietrow, jesteś już ugotowany, ty zdradziecki kutafonie. No
Dobra, wiecie co, nie, może nie będziemy się tutaj zdawać walkę z tymi pszczołami, bo to się nie skończy. Jak chciałem tylko tutaj zrobić to zaliczenie, o. Cytat 17. O nie, kotleciku, nie jestem na to gotowy. Gadające zwierzę. Nie wiem, w tym odcinku raczej wam wszystkich tych zwierząt nie pokażę, natomiast może w następnym albo jeszcze gdzieś dalej. Fajnie, że w ogóle po wodzie możemy chodzić. Trochę to jest takie dziwne, powiem wam, no ale dobra. Znaczy nie będziemy się tutaj czepiać szczegółów. Tu jest ten poligon, ale tych poligonów też na razie nie będę ruszał. Nie wiem za bardzo, o co w tym chodzi. Nie mogę tego aktywować w żaden sposób. Jestem też ciekawy, czy po ukończeniu gry będziemy mogli sobie chodzić jeszcze, wiecie, i tutaj coś eksplorować, walczyć, nie wiem. Majorze, wkrótce pojawi się tu tylu wrogów, że wasz zgon jest nieunikniony. No widzicie, mógłbym jeszcze ewentualnie pozbierać te. Wskakuj na maskę, 10 na 20? Wydawało mi się, że to... To osiągnięcie powinno nam wpaść. Jeszcze 10 przeciwników muszę załatwić. To może się tym zajmiemy, co? Żeby mieć to z głowy. Rozjedziemy tutaj jeszcze 10. Jedźmy tutaj dalej. Aha, tu jest ściana, dobra. Kupa. Dlaczego jesteście tak uprzedzeni do towarzysza Stockhausena? Nie znoszę tchórzy. Maszerował po Berlinie krokiem defiladowym, a teraz jest wzorowym komunistą? To niesprawiedliwe. Towarzysz Stockhausen był podczas II wojny światowej lekarzem i naukowcem, profesorem nauk medycznych. Dlaczego go bronicie? Po prostu go nie lubię, okej? Okay? Nie obchodzi mnie, kim był kiedyś. Po prostu nie podoba mi się, jak lata w koło szefa i się podlizuje. Koniec tematu. Zaraz ten samochód się rozleci. Dobra, jedźmy tam już do centrum obliczeniowego Sieczynowa, bo tracimy czas. Nie, chyba na mnie zalicza tych samych zabójstw, wiecie? Tych samych robotów. Wiem, że mógłbym jeszcze pozbierać te rupiecie, które tam zostały. Zostawmy to. Ej, to kawałek jeszcze. Jest, wskakuj na maskę. Dobra. Fantastycznie, udało się to wbić. W takim razie już nawet nie muszę tym samochodem jechać. Chociaż byłoby szybciej pewnie i nie musiałbym walczyć, ale z drugiej strony... Zapisywanie danych. Wiecie, to możemy sobie pozbierać to i owo. Lepszyć czy nie? Ile mamy tych surowców? 70, to nawet nie będę patrzył. Dobra. Samochodem pewnie byłoby szy... O kurde. Dobra, to jednak wrócę. Pół kilometra to trochę dużo. Czyli generalnie tak, w tej grze jest jedna duża mapa, w której mamy dostęp do kilku obiektów.
do kilku kompleksów. I tutaj możemy sobie oczywiście chodzić, eksplorować, walczyć, zbierać achievementy. Nie wiem, czy ja dobrze jadę jeszcze na dodatek, bo... A tutaj za bardzo nie przejedziemy, aczkolwiek... No dobra, nic. Tam jest ten przejazd. Nie będę rozjeżdżał już tych robotów, bo samochód się nam psuje. Ale wiecie, gdyby nam brakło surowców, to zawsze tutaj można trochę powalczyć, nie? Chyba pojechałem w złą stronę, no, niestety. Wiecie co, jako że tu już jesteśmy, to w tym miejscu mamy... Aha, nie przejedziemy przez to? Kurde. O, będę musiał się wrócić. Dobra, ja sobie tutaj zostawię samochód. Sorry, że tak kombinuję, ale chcę tutaj jeszcze jedną rzecz wam pokazać. O, cholera. O, shit. Ej, to cholera niebezpieczne. Ja pierdziu, jakie te... Ja pier... O cholera, tu będzie później problem wrócić. No nic. Zaryzykuję. Ale w tym miejscu, o, mamy... gadającą świnę. Chcę iść. Jedzenie. Tam. Głodna. Oddam. Wybacz, świnko. Muszę lecieć. Dobra, możemy wracać do zadania. O, mamy samochód tutaj, fantastycznie. Pluk jest w stanie pogotowia, towarzyszu majorze. O, shit. Tam jest jakiś kompleks. Teraz wsiądziemy w samochód i ruszymy. Aha. Do tej pory gra była taka liniowa, nie? A teraz powiem wam, że trochę się to pozmieniało. Zwiększają zasięg czujników. Wykryli was, majorze. Aha, to już pojechałem. Shit. Specjalnie zboczyłem z kursu, żeby wam pokazać to drugie zwierzę, które gada. Jeszcze została nam gadająca kura. Nie będę walczył, bo traciłem amunicję. O, shit. Ta gra jest cholernie długa, kuźwa mać. Dobra, już pójdę z buta, już nie będę wsiadał w te samochody.
Hej, Charles. Co bada centrum Seczenowa? Fale radiowe, towarzyszu majorze. Jest tam sprzęt, który pomoże Pietrowowi was wykryć. Zalecam więc ostrożność. No to lepiej będę cicho. Na jakąś chatkę. Kurde, bela la bala. Co się gapisz? Cała energia wykorzystana. Zapisywanie danych. Zatem wiecie co, musimy tutaj kilka razy trafić w ten punkt, to nie tak, że raz tylko, ale... Dobra, spoko. Idziemy dalej. Amunicja się tam kończy i do pistoletu, i do kałacha, znaczy nie do kałacha, tylko do obrzyna. Pytanie, czy podczas takiej sekwencji, no nie, nie będzie nas atakował. Szlak. Przez te drzewa to nic niewiele widać tutaj. Amunicja nam się skończyła. Masakra! Kurde! Wyłącznik. Majorze, zwróciliście zbyt wiele uwagi. Za chwilę zrobi się gorąco. No, przejebane się robi. Wdeczka. Miałem wyjścia. Widzę, co ja sobie gry nie zapisałem. Kogo tu mamy? Myślałem, no, że się przyszliście. Gość! Zmiata!
Dobra, niech się uspokoi. To jest takie trochę, kurczę, powiem wam, głupie. Bo tych przeciwników jest tyle, że po prostu ciężko tutaj się odnaleźć. Dobra. Przewalone. Nie wiem, czy bronią białą w ogóle mogą mu tu tarczę zniszczyć. Ciężka ta walka jest w tej grze, naprawdę. W sumie to możemy odblokować. Nie przyda. Ten skrót. Tam już może nie będę szedł, co? Ale mi kopa na ryja, ale... za wodą. Durna klasa. Mam nadzieję, że ktokolwiek to wymyślił, skończył tak jak ja. Tak, ja też. O czym ty mówisz? O klasie społecznej, Nieczajew. Nigdy nie musiałeś się nią przejmować z powodu swojej szczególnej kategorii, ale dla nas, zwykłych ludzi, jest to dość istotne. Zwłaszcza jeśli chcemy dostać cokolwiek więcej niż podstawową myśl. Lepsze modele są dostępne w takich kolorach jak kremlowska czerwień. A w ogóle to po co ci taki? Jak to dlaczego? Widać, że jesteś wojskowym. Jakość, unikatowość, posiadanie czegoś, czego nie ma większość pozostałych. Zwykłe ludzkie pragnienia. No to siedziałam po godzinach, bo potrzebowałam jeszcze tylko 8 nadgodzin, żeby awansować oczko wyżej. Wszystko byłoby dobrze, gdyby co piąty drań nie zaczął usiłować poprawiać sobie klasy przed kuracją polimerową, co spowodowało społeczną dewaluację. Naprawdę zginęłaś, bo chciałaś gównianą zabawkę? Co ty jesteś, sroka? O, żeby cię! Kpisz sobie ze mnie i oh, sobie! Materna. Teraz tak jestem już tylko statystyką. Kurde pieczone, no. Dobra, są sroką. Ja pierdziu, co to kurwa tego jest? Otwieraj to. Matko. Tych surowców tyle zdobędę, że... Część się tu widzę blokuje, widzicie, nie da się tego za bardzo zebrać. Dobra, srał pies. Tu coś zostało? Co
Sorry, że to zbieram. Ale no, surowce mi się przydadzą, nie? Na ulepszenia broni. Nawet nie wiem, ile tego mam wszystkiego już. A i tak pewnie mało. Zły pies! Nigdy mnie nie złapie! Pietrów jest niedaleko, towarzyszu majorze. Nie tak głośno. No, czekajcie, bo tu mamy jakby... To jak to obrócić? Czego to nie działa? Ej! Kurde. Ujujuj. Shit. Czekajcie, bo może to jest. Tamtędy chyba nie dało rady wejść. Chyba, chociaż nie wiem. Zrobiłem unik, to jest. Kurde pieczone, no. Nie ma sensu tutaj walczyć, bo tu jest za dużo tych skurczysynów. Ciasteczko. Klucz. Dobra, to też o dziwo możemy zejść na dół. Aj, fantastyczne to było. Wiecie, co by się teraz stało, jakbym zginął? Ja w ogóle gry nie mam zapisanej od całego odcinka. Ja cię pierdziu. Drugi raz muszę to samo robić? Nie. W końcu się udało tutaj dotrzeć. Kogo my tu mamy? Aha. Zabiłeś go. Dość, Wiktor. Tyle śmierci. Tylko go ogłuszyłem. Ocknie się. Pytanie, czy szlachetniejszym jest znosić świadomie losu wściekłego pociski i strzały, czy za broń porwać przeciw morzu zgryzot. Nie, tak nie może być, nie może. Nie zgadzam się. Wybacz, Lariso, ale nie rozumiem tego. On zniszczył wszystko, a ty... Jestem lekarzem. Dziś zginęło już za dużo ludzi. Ludzi, Lariso, a to jest zwierzę, pies bojowy. Rozpluje kogo tylko Sechenov mu każe. Uspokój się, jest skrępowany. Zaprogramuję leczenie i pójdziemy stąd. Dokąd? Nikt po nas nie przyjdzie. A ten pieprzony wariat zrujnował nasz plan ucieczki. Wiem to. Coś wymyślimy.
Wątpię. Wypuśćcie mnie, a obiecuję, że wszystko skończy się szybko i bezboleśnie. Powiedz, pies Seczenowa, mówi, co? Zobacz, ledwie się ocknął, a już nam grozi. Tak, ja przynajmniej grożę. A ile osób zakatowały bez żadnego ostrzeżenia twoje roboty? Pietrow, 2000? 3000? To nie jest jego wina. To przez awarię systemu. Systemu, mówisz? To dlaczego twój chłopak wyszedł z tego bez draśnięcia, co? Co ty do cholery wygadujesz? To oczywiste. Najpierw Wawiłow, potem Włogien. Roboty atakują wszystkich z wyjątkiem was, dwojga. Jak to możliwe, jeśli ich nie kontrolujesz, co? Wiktor? Mówiłeś, że nie masz z tym nic wspólnego. Oczywiście, że nie ma. Jakie jeszcze bójdy ci wcisnął, co? Ja nie mogę. Wiktor! Nie miałem wyjścia. Zwykła awaria niczego by nie zmieniła. Jak mogłaś? Jak? Jak ja mogłem? Przecież sama powiedziałaś, że to może być koniec świata! Jak? Nie, nie dotykaj mnie! Naprawdę nic jej nie powiedziałeś? I to był twój błąd. Ej, spokojnie! Larisa, czekaj! Czekaj! Już po tobie, gnoju. Shit. Pytanie, jak teraz stąd wyjdziemy? Sami się uwolnimy, czy nam ktoś pomoże? O, cholera. O, proszę, nasz mały przyjacielek. Dzięki, stary, ale to myślę, że byśmy się uwolnili z tego sami. Okej. Okay. P3 do Czełomieja. Pietrow uciekł. Znowu. Pogoń za nim chyba wam się spodobała, Nieczajew. Nie wolno dopuścić, by Pietrow zakłócił start kolektywu. Znajdźcie go. Już! Ja bym sobie, kurde, chciał grę zapisać. Sprowadziliście na siebie gniew czarodzieja, towarzyszu majorze. Sobie. Co ty nie powiesz? Odwal się, co? Kurde pieczone, tutaj nie ma możliwości zapisania gry? A tu jak wyjdziemy, to wiecie, co się stanie. Katastrofa. Tysiąc, kurde, 400 metrów. A tutaj co jest znowu? Jak będziemy tak wszędzie zaglądać... O, skrzynia złoto tam jest. Uuu, cholera. Kurde, wiecie, to wszystko... Matko i córko. Pytanie, czy ja tam jakoś dam radę wejść. Chyba tak. Aha, to chyba nie bardzo jednak tam wejdziemy. No, chyba się tam nie da. Ciebie i twoje zębatki. Się tu zleci zaraz tu armii.
A chciałem sobie tylko tą złotą skrzynię zebrać. Ale widzę, że gra mi chyba nie pozwoli. Tam nie, wiecie co, ja muszę tutaj chyba przy pomocy tej linki tutaj... O kurde, jaka... Jaki ten tryb jest dobry. Drugi, nawet nie zauważyłem go. Cholera. Macie jakiś pomysł? Jak tam wejść? W życiu tam nie doskoczę tak. Wiecie, nawet nie ma tutaj za bardzo informacji, gdzie mamy iść. Na mapie, tak? A ta mapa jest strasznie nieczytelna. Jedyna możliwość to jest taka, że tutaj mamy tą linkę, także po tej lince trzeba zjechać, ale to jest raczej chyba niemożliwe, żeby tak z linki zeskoczyć się na jakiś podest. Wolny, majorze? Nie spodziewałeś się mnie usłyszeć? Nie tylko dobrze cię słyszę, ale wkrótce też zobaczę. Gotuj się, kutasie. Wierz mi, przygotowania idą pełną parą. Będą niespodzianki, psie. Zwróciłeś lalicę przeciwko mnie, knoju. Nie odbiera, kiedy dzwonię! Zaraz się rozpłaczę. Gówno mnie obchodzi twoje życie uczuciowe. Charles, możesz go namierzyć? Gdzie on się zabunkrował? Sygnał jest nadawany z Teatru Piseckiej. Teatru? Tutaj, w zakładzie? Co za klaun? To teatr, towarzyszu majorze, nie cyrk. Zaznaczam na mapie. Jak sobie chcesz. Tym razem ten zdrajca mi nie ucieknie. Aba, zostawmy tą skrzynię spokoju. Tutaj prawdopodobnie trzeba... z tego cuda, ale... bo to można obniżyć, a później możemy zjechać z tego z linki. No, aha, no tak, trzeba to zrobić. Wiecie co, dobra, mam jeszcze 2 minuty czasu. Pytanie, czy ja tutaj mogę to jakby obniżyć. Zostaliście wykryci przez wroga. Wkrótce pojawią się kolejne roboty. Ja przyszło. Zastanawiam, jak tutaj, kurczę, do tego dotrzeć. Raz żeśmy to opuścili. Składamy się tutaj. I ten poziom alarmu nam się obniży. Może jakoś, nie wiem. Chyba się to nie uda. Autoryzacja? Major... Masakra, kurde. Ciężka ta gra się tutaj... okej, okay, to możemy sobie ulepszyć. To co to jest? Część wyładowania zadaje obrażenia pobliskiemu wrogowi. Łańcuch błyskawicy może trafić dodatkowy cel. Ulepszenie rękawicy, które przyspiesza ładowanie modułu szok.
Dobra. Jeszcze. Autoryzacja. Jeszcze jedna rzecz. Ja mogę tutaj wytworzyć w końcu ten sprzęt. O kurde. Tutaj, to możemy, ale tego nie możemy. 261, to nam niewiele brakuje. Grubas i działko elektromagnetyczne. Grubas. Wiecie co, dobra, stwórzmy tego grubasa. Sezamie, otwórz się. Nice. Tylko jeszcze amunicja, nie? Dostęp przyznany. Teraz tak, naboi do strzelby mamy trochę jeszcze w zapasie. I naboi do kałasznikowa mamy sporo. Ale do pistoletu sobie to schowamy. Na razie. I amunicja do grubasa. Możemy przerzucić. I do kałasznikowa jeszcze. Kałasznikow, shotgun i ten grubas, tak? Plus jeszcze tutaj ten pasztecik. Dobra. Jeszcze ewentualnie zobaczymy, co możemy tutaj ulepszyć przy grubasie. Pociski, tradycyjne pociski. Zwiększa promień rażenia. O. Zwiększa obrażenia. 32, 68 i 6. I lufę jeszcze możemy ulepszyć. Standardowa lufa jednostrzałowego granatnika. A, to jest ulepszone już. Moduł ładownicy rewolweru. Dobra, na razie to tyle. Zapiszmy sobie grę. Zapisywanie danych. I zobaczymy, jak to strzela. O cholera, dobre. Na hita. A, dużo. Długo ładujemy. Astrologowie ogłosili tydzień atomowego serca. Liczba wrogów się podwoiła. Spróbuję jednym atakiem załatwić 3 przeciwników. Wówczas zdobędziemy achievement. Czekajcie, bo to się trochę robi niebezpieczne. Oh shit. Nie zabiłem. Gasimy światła. Gasimy światła, ludziska, jak to będzie na tyle. Ładny Saigon się tu kurczę zrobił. Trochę szkoda amunicji marnować. Myślę na tutaj na tych wrogów. Dzięki za uwagę, to wszystko. No już więcej nie pociśniemy fabuły. 1400 metrów musimy aż przejść. Szkoda, że to nie jest zaznaczone w żaden sposób na mapie. No ale to jest nieistotne. Mamy tutaj, o widzicie, kierunek, w którym musimy podążać. Dzięki za oglądanie. Cześć.